Cześć dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka i wróżka Zuzia. Zapraszam was na kolejny odcinek naszych medycznych przygód. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, kto to jest pediatra. Pamiętacie, kto to jest pediatra? To lekarz od dzieci. I w ostatnim odcinku rozmawialiśmy sobie, że opowiem wam, na czym polega badanie brzuszka. Gotowi? Badanie brzuszka polega na tym, że lekarz zamienia się w detektywa. Najpierw uważnie przygląda się waszemu brzuszkowi, jak on wygląda, jak się położycie. Także, żeby ocenić brzuszek, dobrze jest, żebyście się położyli. I wtedy oglądamy, czy brzuszek jest wysoki jak góra, czy brzuszek jest równiutki jak drzwi, a może czasami brzuszek u tych bardzo chudziutkich z was jest wklęsły jak dolina. Także najpierw jesteśmy detektywem, który bacznie ogląda wasz brzuszek, a potem, uwaga, uwaga, korzystamy z ważnego urządzenia. Hania, pamiętasz, co to było? Stetoskop. Tak, potem korzystamy ze stetoskopu, aby posłuchać, jak pracują wasze jelitka. Chcecie posłuchać? Jak pracują jelitka w brzuchu? Hanka? To posłuchajcie. 3, 4. To jest właśnie bulgotanie. Wasze jelitka inaczej bulgoczą, kiedy są zdrowe, a inaczej, kiedy są troszkę chore. I ostatnia rzecz, którą robimy, to używamy rączek i sprawdzamy, czy wszystko w waszym brzuszku jest ok. No dobra, ale słuchajcie, czy wy wiecie w ogóle, czego lekarz szuka w tym waszym brzuchu? W brzuszku znajdują się bardzo fajne i potrzebne rzeczy. Zaraz wam pokażę na obrazku, popatrzcie. To jest nasz pacjent. Jak zobaczymy, co ma w środku, to widzicie, że ma takie dwie rzeczy. Z jednej strony mamy wątrobę, która troszkę przypomina trójkąt, a z drugiej strony mamy śledzionę, która przypomina nam księżyc. A pomiędzy nimi są zawiłe pętle, prawdziwe rury kanalizacyjne. Otóż te rury to są wasze jelita. Jelita są niezwykle ważne, ponieważ wszystko, co jemy, takim całym systemem rurek, czyli układem pokarmowym, przedostaje się do naszego brzuszka. Przewód pokarmowy składa się z przełyku, czyli tej rurki, żołądka, w którym wszystko, co zjedliście, miesza się i rozdrabnia, a potem jedzenie przechodzi, tak jak wspominałam, do specjalnej rury. Ta rura w zasadzie bardzo jest pokręcona i zapętlona. Nazywa się jelitem cienkim. Jelito cienkie jest bardzo długie. Osiąga długość od 5 do 6 metrów. Czyli wyobraźcie sobie, że postawicie tatę, na tacie mamę, a na mamie jeszcze was. Tak długie może być wasze jelito. Z jelita cienkiego wchłaniane są wszystkie cenne substancje odżywcze, które zjedliście. Dzięki temu rośniecie i rozwijacie się. Jak przyjrzycie się dokładnie tej ilustracji, zobaczycie, że jest jeszcze jedna długa rura,
tak jakby naokoło jelita cienkiego. To, co widzicie, to jelito grube. Jelito grube jest trochę krótsze. Osiąga długość 1,5 metra. Z jelita grubego wchłaniane są również bardzo cenne rzeczy, takie jak woda czy minerały. Wszystkie niepotrzebne rzeczy wydostają się z Was i spuszczacie je w toalecie. Czy macie jeszcze do mnie jakieś pytania? Czy chcielibyście, żebym Wam powiedziała, po co jest ten księżyc w Waszym brzuchu i ten trójkąt w Waszym brzuchu? Hanka, chciałabyś wiedzieć? Dobrze, to zapraszam Was na kolejny odcinek. Tam dowiecie się, po co w tym Waszym brzuchu są trójkąty i księżyce. Do zobaczenia. Pa, pa.